Witajcie w filmiku, gdzie pokażemy sobie, jak napiąć płótno na ramę. Kiedy zamówimy płótno nienaciągnięte na ramę, musimy go w domu napiąć. Ważne, żeby płótno było napięte na ramę ze strony korytka. Dlatego, żeby płótno później, przy malowaniu farbami, nie przykleiło się na ramę. Teraz pokażemy sobie, jak napiąć płótno na ramę. Ramę położymy na stół. Przez nią przeciągniemy płótno. Weźmiemy spinkę albo pineskę. I bez odmierzania przypniemy do górnej i dolnej części ramy. Rama jest z drewna świerkowego, które jest miękkie, więc przypinanie pójdzie łatwo. Teraz odwrócimy ramę na boki i wykonamy to samo. Pineski są przypięte ze wszystkich stron. Teraz uwagę poświęcimy rogom. Płótno będziemy naciągać na każdy róg i umacniać pineskami. Kiedy płótno jest już tak przypięte, odwrócimy go i resztę płótna zagniemy do środka. Znów przypniemy pineską, żeby nie dochodziło do oddzielania. Rogi płótna przełożymy w następujący sposób. Kawałek płótna położę na ramę i zakryję drugim kawałkiem. Przypnę pineską. Przy trudnościach z przypinaniem możecie użyć młotek. Płótno jest napięte i gotowe do malowania.